Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony. W dzisiejszym odcinku, który powstał we współpracy razem z Dolnictwem Trefl, chciałbym Wam wytłumaczyć jak się gra w grę Ego. Słuchajcie, Ego jest bardzo znaną gra, grą imprezową, można ją znaleźć na półkach wielu graczy i niegraczy, w sensie mam na myśli osób, które grają, nie grają tylko w takie ciężkie, hobbystyczne gry, ale też po prostu lubią mieć na półce kilka gier do zagrania ze znajomymi lub z rodziną. Ego jest jednym z tych tytułów, bardzo często go widuję u różnych osób, również u tych, którzy nie grają w takie gry, jakie przeważnie widać u mnie na kanale. Ale jeszcze nie, nie miałem okazji ja osobiście w to zagrać yy, yy, tak naprawdę od dłuższego czasu. Gda, grałem w to raz dawno temu, ale od dłuższego czasu już w to nie grałem, więc ucieszyłem się, że się pojawia opcja opowiedzenia o tej grze. No i że mam szansę wam opowiedzieć, jak się w tę grę gra. Ponieważ mimo wszystko myślę, że wiele osób trafiło właśnie na ten film, ponieważ zobaczyło te, gdzieś tę grę. Nie chciałbym się tego czytać, bo po co tam lepiej, żebym ja wam wytłumaczył? Ja to absolutnie rozumiem, że wolicie obejrzeć mnie, posłuchać mnie opowiadającego wam, jak się w tę grę gra. Słuchajcie, w ego generalnie będziemy próbowali pokazać innym, jak dobrze ich znamy. I im lepiej się będziemy znali nawzajem, tym więcej punktów będziemy zdobywać i tym bardziej, tym lepiej, tym mocniej, tym lepiej, tym szybciej się przybliżymy do zwycięstwa. Zacznijmy tradycyjnie od tego, jak się przygotowuje rozgrywkę. Połóżcie plansze na środku obszaru gry. Karty umieście gdzieś z boku, w takim oto pudełku dokładnie przytasowane. W grze jest nieco więcej kart niż tu widzicie, ja po prostu wziąłem tylko tyle, żeby łatwiej mi było zachować początek, porządek podczas kręcenia wideoinstrukcji. Każdy z graczy dostaje teraz takie trzy żetony do głosowania. Na jednym ma jedną kropkę, na drugim dwie kropki, na trzecim trzy kropki. Dodatkowo dostaje 20 takich małych żetonów. Następnie każdy z graczy umieszcza 10 żetonów w puli na planszy. Oznacza to, że w rozgrywce trzyosobowej umieści się tutaj 30 żetonów. Grę rozpoczyna najstarszy z was. Będzie pierwszą osobą, która będzie odpowiadała na pytanie. Bo teraz tak, bierze kartę do ręki, czyta głośno pytanie, czyta głośno odpowiedzi, w tajemnicy odpowiada, czy w ciszy tak jakby dla sam sobie odpowiada, która z tych trzech odpowiedzi jest jego odpowiedzią. Jego lub jej, prawda, odpowiedzią na to właśnie pytanie. Może się słuchajcie zdarzyć, że na przykład pytanie nie będzie Was dotyczyć, w sensie nie będziecie w stanie odpowiedzieć, na przykład będzie pytanie o prowadzenie samochodu, a nie macie prawa jazdy to jest absolutnie możliwe. Wtedy albo obróćcie kartę, bo karty są dwustronne, albo dobierzcie inną kartę. W każdym razie, jeżeli jesteście pewni, ok, czytacie, mówicie tam sobie, mówicie w ciszy, która, która odpowiedź jest Wasza. Inni teraz obstawiają, którą odpowiedź Waszym zdaniem, która odpowiedź, którą odpowiedź i ich zdaniem wybraliście. No i potem patrzymy, co kto jak obstawił, i z tego dostajemy punkty. To wszystko, co teraz opowiedziałem, zobaczmy bardziej szczegółowo na stole, jak działa. Po przeczytaniu pytania i po wybraniu odpowiedzi, oczywiście w tajemnicy, gracz umieszcza kartę odkrytą w ten oto sposób, żeby wszyscy gracze mogli spokojnie zobaczyć pytanie i odpowiedź. Następnie ze swoich trzech żetonów, Wybiera w tajemnicy ten żeton, który jest właśnie jego odpowiedzią na to pytanie i umieszcza go tutaj, z zakrytego, tak żeby nie gracze oczywiście nie widzieli, co wybrał. W tym momencie gracze dokładają swoje żetony, również zakryte. Teraz każdy z graczy, który wybrał, obstawia, czy chce obstawić, decyduje, czy chce obstawić dwa małe żetony, czy jeden mały żeton. Jak już wszyscy gracze wybrali i wszyscy zagłosowali i obstawili, żetony są ujawniane. Teraz gracze po kolei dostają punkty, i żetony razem z graczem, który właśnie odpowiada. Gracz, który czytał pytanie, otrzymuje tyle małych tych żetonów z puli, ilu graczy odgadło jego odpowiedź. Czyli w tym wypadku gracz wybrał odpowiedź 3 Jeden tylko gracz wybrał odpowiedź 3, więc dostaje jeden mały żeton. Następnie gracze, którzy domyślili się odpowiedzi, dostają dwa razy tyle, ile obstawili. Czyli gdyby ten gracz nie był zbyt pewny tej odpowiedzi, to dostałby tylko dwa żetony. Ale że był pewny, no to dostaje cztery. Dwa te, które obstawił, plus dwa dodatkowe z puli. Gracze natomiast, którzy nie zgadli, Niezależnie od tego, ile żetonów obstawili, tracą wszystkie te żetony i żetony wracają do puli. Jeżeli by się tak stało, że któryś z graczy by stracił wszystkie swoje żetony w ten sposób, no to nie może w tym momencie obstawiać, tak, więc nie będzie odpowiadał. Może natomiast czekać, aż kolejka do niego wróci i wtedy on będzie albo ona będą odpowiadać na, py na pytanie i dzięki temu, jeżeli ktoś odgadnie ich odpowiedź, będą mieli szansę zdobyć kolejne małe żetony i będą mogli w ten sposób wrócić później do gry. I to jest wszystko. Gra się kończy w momencie, w którym skończą się żetony tutaj na puli. Jeżeli z jakiegoś powodu może by się tak zdarzyć, na przykład w ostatnim, tam przy ostatnim rzucie, że już ok, wyczerpały się żetony z puli, ale teoretycznie to jest ta ostatnia odpowiedź, więc jeszcze ktoś powinien dobrać żetony, żeby sprawiedliwie spojrzeć, tak, kto ma ile żetonów na jest gry, to wtedy użyjcie jakiegoś zamiennika, na przykład weźcie po prostu nieużywane żetony z pudełka. Jak już wszystkie żetony przy tym ostatnim pytaniu, po tym ostatnim pytaniu zostały rozdane, to liczycie: gracz, który ma największą liczbę tych małych żetonów, zostaje zwycięzcą. I to jest wszystko, co to jest wszystko, co wiedzieć, żeby móc zagrać w ego. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zdawajcie je w komentarzach. Odniosę się do tego tak szybko, jak tylko będę mógł. A póki co, bardzo Wam dziękuję. I w imieniu swoim oraz dawnictwa TRD chciałem Wam podziękować za oglądanie i zaprosić Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, dzisiaj w kolejnych odcinkach. Cześć.